Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczenie pytań. Gościem programu profesor Marian Noga, ekonomista Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, Polacy zaczęli rozliczać swoje PIT-y za zeszły rok. Jak Pan się przygląda temu wszystkiemu z boku? Są jakieś problemy, czy nie ma kłopotu? Wszystko idzie jak spłatka? Nie, problemy są. Rozliczyć się musimy do 30 kwietnia, tak jak w ostatnich latach. Przy czym w tym roku właściwie to będziemy się rozliczać albo według systemu, który obowiązywał nas jako podatników w roku 2021, to ci, którzy jeżeli zobaczą, że tak zwany Nowy Ład dla nich jest zdecydowanie niekorzystny, w związku z tym, co zapowiedział rząd, premier, można, że tak powiem, napisać do Urzędu Skarbowego i rozliczyć się według zasad ordynacji podatkowej z 2021. Pozostali będą się rozliczać z roku 2022. Przy czym tutaj są problemy, jeżeli ktoś ma tylko powiedzmy jedno źródło dochodowe, to nie jest to problem. To nawet o ile pamiętam, to emeryci nawet nie muszą chyba składać, bo to ZUS, jeżeli tylko pracują, znaczy jeżeli tylko otrzymują dochody z ZUS-u. Natomiast jeżeli ktoś ma w wielu miejscach, no to wiemy, na przykład pierwsza stawka podatkowa do 1 lipca była 17%, a na przykład od 1 lipca jest 12%. A więc komplikacji jest dużo. A jeśli ktoś nie korzysta z pomocy księgowego i ma, umówmy się, średnie pojęcie o tym, co jest dla niego korzystne, a co niektóry system, to jak go wybrać? To znaczy, ja myślę tak, że to naprawdę, my tego nie wyjaśnimy w ciągu 15 minut tej audycji, natomiast jeżeli ktoś naprawdę korzysta, to proponuję skorzystać mimo wszystko z tego systemu, który obowiązuje. Do połowy roku pierwsza stawka podatkowa 17, druga stawka 12%. Oczywiście odliczenie na składkę zdrowotną 9% od całości dochodu od 1 stycznia. I tutaj więcej już informacji nie trzeba. Kto może liczyć na zwrot podatku, a kto... Kogo czeka dopłata i od czego to zależy? To zależy od tego, jakie uzyskiwaliśmy dochody i jakie płaciliśmy zaliczki na podatek, bo to się tak oficjalnie nazywa. Jeżeli ktoś ma dochody niskie, no takie w granicach, nie wiem, 2500 zł chociażby, czyli tyle, ile wynosi bez podatku nawet można powiedzieć, bo składkę płacimy od 2500, to nie ma żadnych problemów. Nie ma żadnych problemów, dlatego że on będzie miał tylko składkę właściwie i podatku nie płaci. A ci, którzy mają więcej niż 2,5 tysiąca, no to wtedy tam będzie jakiś minimal. Ale to zwykle płacił zaliczkę i ta zaliczka wystarczy i nie będzie miał zwrotu. Natomiast jak ktoś zarabiał mniej niż 2,5 tysiąca, będzie miał zwrot. Oczywiście, że będzie miał zwrot. No ale zwroty też, czytam różne fora, mają osoby, które zarabiały i zarabiają dużo więcej. A nie, no, ale to nie ma reguły? Moim zdaniem nie, to reguły nie ma, natomiast ja wiem, z czego to może wynikać. To może wynikać stąd, że pierwsze miesiące ubiegłego roku, 2022, listopad, luty, nawet chyba marzec, było cały szereg błędów popełnianych przez ZUS, związanych z tym, że poprawiano ten Nowy Ład, no to ja w styczniu samych było 850 poprawek. No to naprawdę, ja bym się nawet dziwił, gdyby tych zwrotów nie było. To wynika po prostu z błędów, jakie popełniono. To teraz PPK. Wychodzi, że co trzeci Polak oszczędza w PPK, czyli w pracowniczym planie kapitałowym. Tyle, że rezygnacje, które obowiązywały do końca lutego, z końcem lutego tak naprawdę straciły ważność. Jeśli ktoś chce zrezygnować z PPK, to musi to zrobić ponownie. Jasne. Warto oszczędzać w PPK? Zacznijmy od tego, że polski system podatkowy jest niepotrzebnie bardzo skomplikowany. Ja wszystkim tłumaczę, że naprawdę nic by się w Polsce nie stało, krowy by dawały mleko, dzieci wychodziły do szkoły, gdyby każdy mógł emeryturę wyliczyć na kartce papieru i z ołówkiem i kalkulatorem w ręku. Naprawdę byłoby to w porządku. Ponieważ z niewiadomych mi względów tak jest ten system skomplikowany, że no właściwie nie możemy się spodziewać zbyt korzystnych emerytur w przyszłości, więc ja osobiście proponuję każdemu, żeby na swoją emeryturę dzisiaj pracując zarabiał.
Czy to będzie PPK, czy to będzie inna forma, indywidualne konta emerytalne. Ja nie wchodzę w szczegóły, to też nie będziemy dzisiaj tego tutaj wyjaśniać. Natomiast PPK na pewno nie jest złą formą po prostu zaoszczędzenia naszych dzisiejszych dochodów na przyszłe nasze emerytury. Mhm. Polecam to zrobić. Ale wie pan, że wielu Polaków rezygnuje z PPK, ale bo boi się, że będzie tak samo jak z OFE. Nie przypuszczam, że... Znaczy nie mam takich informacji, żeby tu mogło być tak samo jak z OFE. Ja takiej informacji nie mam. Ja się tego nie boję. Mhm. Nie, ja tutaj nie radzę. Jasne. Jednoznacznie. Panie profesorze, jak pan przewiduje, jaka będzie inflacja w lutym? Przypomnę, że w styczniu. Już mówię. Za styczeń to było 17,5%. Jasne, może tak, to długo by na ten temat mówić. Później dowiadujemy się o tej inflacji. Nie szkodzi. Dowiadujemy się później. W lutym była zmiana koszyka. Jak jest zmiana koszyka i znajdują się tam towary, które częściej kupujemy, a wiadomo, że częściej kupowaliśmy żywność, a żywność drożała najszybciej obok energii, w związku z tym możemy się spodziewać różnych ciekawych rzeczy, o których nie myśleliśmy. No na przykład wczesny odczyt inflacji w styczniu 17,2. Jestem wręcz przekonany, że ten 15 marca pokaże, że to będzie dużo więcej. Na przykład 17,5, 17,6, może 17,7 ze względu na to, że koszyk będzie inny. Luty z kolei. Luty ma, oprócz tego, że koszyk będzie inny, to w ubiegłym roku w lutym nastąpił spadek inflacji ze względu na różne tarcze. Mm-hmm. I w związku z tym w tym mianowniku będzie liczba niższa i będziemy te nasze obecne ceny porównywać z tą niższą inflacją w styczniu ubiegłego roku. Skok będzie 19,5, 19,6. Ja tak mówię, że może dotknie 20. Natomiast w marcu rzeczywiście tam już w ubiegłym roku był szybki wzrost cen i inflacji i w związku z tym zacznie się powolne obniżanie inflacji, tempa wzrostu cen. Przy czym tutaj naprawdę ja bym nie robił takich, że tak powiem, hurra optymistycznych różnych wieców prawie, że... Ale takie zapowiedzi słyszałem, że finansów Piotr Patkowski ogłosił, że mamy początek dezinflacji. To powiem krótko. Jeżeli tak już mówimy o dezinflacji, to ja będę mówił o dezinflacji wtedy, kiedy będziemy mieć cel zrealizowany, 2,5%, a wszystko na to wskazuje, że ten cel będzie zrealizowany dopiero w styczniu, lutym 2026. No więc o czym tu rozmawiać? A jesteśmy w marcu 2023. To po co są takie przekazy? Nie wiem, to jest wybitnie przekaz, bym powiedział, nie mający żadnego oparcia w prognozach Narodowego Banku Polskiego. Nie mówimy tu o moich prywatnych prognozach, tylko mówimy o prognozach Narodowego Banku Polskiego. Jeszcze poczekajmy parę dni, dosłownie. Myślę, że za tydzień, dwa Narodowy Bank Polski pokaże nową projekcję inflacji na 2 lata do przodu. Spotkamy się, porozmawiamy, zobaczymy, co tam będzie pokazane. Dobrze. Sklepy od kilku tygodni prześcigają się w promocjach na masło. Z czego to wynika? Znaczy, może tak. Na pewno towary spożywcze i żywność podlega pewnym sezonowym różnym zmianom. Co do tego wątpliwości nie ma. Ja wiem, że my dzisiaj możemy żywność produkować, nie wiem, pod folią, w inspektach i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak ta ilość tej żywności, czyli ta strona podażowa, jest zależna od innych czynników niż ekonomiczne, na przykład od czynników klimatycznych. Mhm. I w związku z tym ceny muszą się zmieniać. Tu nie ma jakichś cudownych, jakichś nowych zdarzeń, które powodują, że ona rośnie czy maleje. Czyli muszą się zmieniać. I teraz w momencie tym, kiedy brakowało masła, a ludzie jednak w końcu spożywają masło, bo ono jest potrzebne, ono daje nam bardzo korzystne składniki podstawowych produktów. W związku z tym przy olbrzymim popycie, a małej podaży cena musiała rosnąć. I teraz społeczeństwo oczywiście w pewnym momencie zaczęło rezygnować może z dużych zakupów masła i w momencie tym, kiedy sklepy, tak jak pan powiedział, zorientowały się, że społeczeństwo mniej kupuje masła, to zaczęto nawet obniżać cenę, ale jednocześnie obniżać gramaturę kostki masła. I ta kostka, która miała 200 gramów, ma 150 gramów.
Znaczy, to ja nie chcę powiedzieć, że to jest nieuczciwe, bo to napisane jest, ale nie każdy konsument patrzy na napis na opakowaniu masła. Czy tam jest 200 gramów, czy tam jest 200, czy 180. W związku z tym z naszej audycji prośba. Patrzcie państwo na gramaturę, która jest napisana na maśle. A cel jest taki? Tańsza kostka masła to... Działa na psychologicznie, działa, ludzie przyjdą do tego sklepu, tak, będą robić zakupy? Rzeczywiście nikt nie patrzy na gramaturę, patrzy na cenę. To jest pierwszy taki odczyt w sklepie. Mhm. Widzimy cenę, o, jest tanie masło, a spójrzmy na gramaturę. To jak jesteśmy przy tym takim koszyku zakupów spożywczych, to co tanieje, a co będzie drożeć? Albo już drożeje? To znaczy może tak, jeżeli chodzi o coś, co by miało oznaki tanienia, jak to pan nazwał, to ja takiego towaru nie widzę. To znaczy, my mamy tylko spadek tempa wzrostu cen. Ceny są, znaczy dobrze by było, żeby ceny się ustabilizowały. To i było, żeby nie rosły. Żeby nie rosły już. No to powiedzmy, nie rosną ceny cukru, mąki, no powiedzmy takie, oleju już nie rosną ceny, bo urosły. Czyli my raczej o takich rzeczach mówmy. Natomiast jeżeli chodzi o spadki cen, to ja przypuszczam, tak jak powiedziałem, to po pierwsze, kiedy dojdziemy do celu 2,5, czyli to jest gdzieś styczeń 2026, a po drugie, my musimy zwalczyć po prostu inflację tą bazową, która zależy od czynników wewnętrznych i ona w Polsce już przekroczyła 12%, a ona nie powinna moim zdaniem wynosić więcej niż 2%. I to jest problem. Czyli o spadku cen na razie zapomnijmy. Spadku cen, spadku tempa wzrostu cen możemy mówić i możemy czekać. Czyli spadku ceny nie będzie, a na horyzoncie mamy już kolejne święta, święta wielkanocne. No to, ale tak, ale tutaj, ale ludzie, powiem szczerze, zaczęli się, znaczy ludzie, gospodarstwa domowe, może lepiej powiem, zaczęły się zachowywać bardzo racjonalnie. To znaczy kupują tyle towarów, które są rzeczywiście im potrzebne. Czyli nie ma już tych takich odpadów, tych wyrzucanych towarów wręcz na śmieci. I to jest ciekawe zjawisko, muszę powiedzieć. Może jest nie, ale to cały czas zjawisko. Ale znaczy ono jest, ale nie ulega wątpliwości, ale też nie ulega wątpliwości, że się zmniejszyły te zjawiska tego wyrzucania żywności. Przez to, że ludzi na Przez mniej to, stać. Że ludzie na mniej stać. Tak, rzeczywiście, no to bo jeżeli inflacja jest, powiedzmy, 17,5%, powiedzmy, na razie nie policzyliśmy innych, no to przecież to jest, jakby nie liczyć, to jest strata, no to mniej więcej jeden miesiąc cały dochodu dotychczasowego, jeszcze prawie połowa z następnego miesiąca, więc tyle mamy mniej pieniędzy. A możemy w takim razie mówić, że to będą najdroższe święta wielkanocne od lat? Znaczy może tak, mogą nie być w tym sensie, że ludzie jeszcze bardziej zaczną kupować racjonalnie. Mhm. Natomiast jeżeli będą chcieli zachować standard ten konsumpcji z ubiegłego roku czy sprzed 2 lat, wtedy no niestety święta będą droższe. Na koniec, co z cenami paliwa? Bo jak obserwuję, co się dzieje na stacjach, tak, to widzę, że ceny diesla zbliżają się do ceny benzyny. To jest problem światowy. Nie, jest to problem światowy i my, żebyśmy nie wiadomo, co robili, to będziemy się zbliżać do tego światowego trendu cenowego. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, przecież od 1894 roku świat walczy z monopolami, bo monopole powstały nie dla społeczeństwa, tylko przeciwko społeczeństwu. Mhm. My w Polsce chwalimy Orlen, ale to jest nic innego jak taki sam monopol, jak każdy inny na świecie. I on realizuje swoją politykę cenową i on nie liczy się z rynkiem. Najlepiej by było, gdyby w Polsce ceny regulował rynek, a nie Orlen. A jeśli dziś ceny diesla są powyżej 7 zł, ceny benzyny poniżej 7, to jak długo taki stan się jeszcze utrzyma? To znaczy świat rzeczywiście nadrobił braki podażowe w zakresie oleju napędowego i w związku z tym ja myślę, że to jest kwestia miesiąca, żeby te ceny się do siebie zbliżyły. Mhm. Czyli będzie koło 7. Koło 7, tak, myślę, że koło 7. A poza tym cena ropy, cena baryłki ropy się ustabilizowała już na poziomie sprzed wybuchu wojny na Ukrainie i ja myślę, że ten trend ma szansę utrzymać się dłużej i to jest dobra informacja. A myśli pan profesor, że jeszcze będą takie czasy, kiedy paliwo będzie po 5 zł albo poniżej 5 zł? To znaczy, może powiem tak, to jest możliwe tylko wtedy, gdy będzie na naszym rynku konkurencja. To znaczy, gdy
takie inne, no nie chcę wymieniać nazw, ale inne przedsiębiorstwa, które handlują ropą, handlują benzynami i olejem napędowym, będą miały większy udział w polskim rynku, wtedy mogę powiedzieć, że ceny, gwarantuję, będą spadać. Profesor Marian Noga, ekonomista Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Pięknie dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.